Polska Grupa Górnicza prowadzi sprzedaż i dystrybucję przede wszystkim węgla energetycznego. Naszymi klientami są elektrownie, segment ciepłownictwa, przemysł, ale również odbiorcy indywidualni. Podstawowym kanałem dystrybucji jest sieć autoryzowanych sprzedawców, która w Polskiej Grupie Górniczej liczy 165 firm dysponujących 270 składami. To jest dzisiaj około 90% sprzedaży węgla sortowanego, jaki PGG wprowadza na rynek. Takie marki produktowe jak Pieklosz, Karlik czy Retopal cieszą się już uznaniem na rynku i są poszukiwane. Oprócz sprzedaży poprzez sieć autoryzowanych sprzedawców, może Kowalski, jeżeli nie ma uprawnienia do deputatu, może również węgiel kupić za pośrednictwem sklepu internetowego z dostawą do domu lub w odbiorze w kilku konkretnych lokalizacjach, które wskazaliśmy na Śląsku. Jest to węgiel konfekcjonowany, czyli wolkowany, i są to paliwa kwalifikowane do spalania w urządzeniach niskoemisyjnych, czyli kotłach klasy 5 i ekodesign. W tym zakresie dystrybucji węgla opałowego została w ostatnim okresie zawarta umowa z Pocztą Polską, która jest kurierem i dostarcza ten produkt do odbiorców końcowych. Polska Grupa Górnicza sukcesywnie obserwuje zmiany na rynku węgla opałowego. Obserwujemy regulacje ograniczające zużycie tego węgla i zmieniamy naszą strukturę produkcyjną, czyli węgle klasyczne, opałowe, orzech, kostkę zastępujemy paliwami kwalifikowanymi. W tym roku będzie to około 700 tysięcy ton, w przyszłym 1 milion, a za 2 lata chcemy osiągnąć wolumen 2 milionów ton węgla.